W spotkaniu KodTransu z ekonomikiem było dużo walki, ale też sporo zabawy. Lider zwyciężył 88-84, a koszykarki miały okazję nabrać doświadczenia. KodTrans pozostaje jedynym niepokonanym zespołem. W najciekawszym meczu kolejki Rosa uległa 84-91 Hydrostarowi. Z kolei Rosa 2 przegrała z zespołem o nazwie Sky Tattoo Basket Team 60-100. Natomiast Wine Market and Greg Finn pokonał Naturant 86-60. Kolejne mecze odbędą się w niedzielę. Początek pierwszego spotkania o godzinie 13:00.